na pewno dwa pozytywy. Mecz wygrany, 4-0 wysoko i niestracona bramka. To na pewno dwa największe pozytywy tego spotkania. Oczywiście mieliśmy jeszcze troszkę sytuacji, żeby ten wynik podwyższyć, ale z każdym dniem tutaj w Turcji w dobrych warunkach trenujemy i poprawiamy swoją formę i z każdym dniem wygląda to coraz lepiej, także myślę, że do ligi będziemy gotowi, optymalnie przygotowani. Ciężko pracujemy, mocno, ale z głową. Trenerzy bardzo, bardzo dobrze ten czas nam zapełniają, zarówno analizami, jak i treningami na boisku. Cieszymy się z tego, że możemy trenować na zielonej murawie. Jest to na pewno bardzo ważny punkt tego zgrupowania, że nie musimy na sztucznych boiskach w Polsce, tylko tutaj w Turcji na dobrych boiskach równych przyzwyczajać się już do tej zielonej murawy i trenować przed ligą.